Szczęść Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj ocenię dla Was herbatę pod nazwą Wei Shan Shui Xian, prosto z czajowni. Cały dzisiejszy odcinek, moi drodzy, poświęcam Tomaszowi z kanału Jak to Daleko. Nazywa się on inaczej, czyli też ma ksywkę Kierownik. Zatem kierowniku, słuchaj, ja ostatnio byłem niedawno w Giedrzwałdzie, dosłownie kilka dni temu, i tutaj chciałbym, żeby Ci towarzyszyła, mój drogi, Matka Boża z Giedrzwałdu, która objawiła się, były to jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez Kościół Święty Katolicki, i ona objawiła się w 1877 roku trzem dziewczynkom, między innymi jest proces beatyfikacyjny siostry Barbary Samulowskiej. I dlaczego ona akurat chciałaby, żeby Ci towarzyszyła? Ano dlatego, że słuchaj, był po prostu między 1877 rokiem, bodajże 1914, czyli od okresu objawień, był ogromny boom ludnościowy. Ludność polska co najmniej się podwoiła, terenów obecnej Polski, tak, Rzeczpospolitej, od chyba bodajże 15 do 30 milionów. I był to jedyny taki boom. A wiem, że jeździsz tutaj po Afryce Zachodniej w tej chwili, jesteś w Gwinei-Bissau. No i mówisz, że jest dużo dzieci. No właśnie, Matka Boża Giedrzwałska przyczyniła się do tego, żeby dzietność się tutaj nam zwiększyła. Dlatego też niech Ci towarzyszą również fajne afrykańskie dzieciaczki. Szczęść Boże, bracie, i wszystkiego dobrego. No. Także kierowniku, trzymaj się i zaczynamy odcinek. Zatem na początku, słuchajcie, oczywiście kwestia, prawda, zapachu tej herbaty. Jak do ulungów zawsze, można brać sobie spokojnie gorącą wodę, nawet nie ma żadnego problemu, tak. Tutaj niewielka ilość wody i teraz Wam opiszę zapach. Powiem tak, zapach to jest taki, bym powiedział, takie melasy, skutki od chleba razowego, co tam jeszcze można byłoby to w tym zapachu powiedzieć. No też zapach taki, powiedzmy, dosyć intensywny jest, nawet bardzo intensywny. Do tego jeszcze, moi kochani, także w tym zapachu czuć taką, powiedzmy, taką pieczoność chleba, tak jakby ten taki chleb to nie jest taki jakby bardzo świeży chleb. To jest już taki trochę, jakby troszkę sobie poleżał. Ale czuć taką właśnie jego pieczoność, tak? To jest taki, jakbyśmy sobie chleb wyciągnęli, prawda, z pieca i go zostawili na jakiś czas. Ale taki, mówię, taki wiejski, świeży, prawda, razowy chleb. Także tutaj to zdecydowanie taki zapach, moi drodzy. Miejsce, gdzie bym tą herbatę sobie spokojnie mógł wypić, tak, to myślę, że właśnie jakaś fajna piekarnia w jakimś, prawda, takim starym stylu, słuchajcie, taka piekarnia, gdzie właśnie stary właśnie chlebowy piec, może na przykład też, powiedzmy, jeżeli chodzi o przyrodę, to jakieś jakaś formacja skalna na przykład, gdzie można sobie na jakiejś skale usiąść, sobie tą herbatę właśnie tutaj na spokojnie wypić, może w jakiejś, prawda, przytulnej karczmie. Jakby takie klimaty, powiedzmy, takie wiejskie, bym powiedział, tak? Takie wiejskie, takie trochę może górskiego trekkingu, coś takiego, taka herbata by się fajnie tutaj do tego nadawała. Teraz przejdę do następnego tematu, mianowicie tematu ceny. Otóż cena tej herbaty to jest 74 zł za 100 gramów. Uważam, że nie jest to jakaś cena wygórowana. Jest ona jak najbardziej uczciwa. Tym bardziej, moi drodzy, tu przejdę sobie do
kolejnego tematu, że tu mamy zbiór i obróbkę ręczną, tak? Także to też jest dosyć tutaj istotne. Ponadto też są to uprawy ekologiczne, certyfikowane bio. I teraz warto przejść do jeszcze kolejnego tej kwestii, mianowicie kwestia pochodzenia. Otóż pochodzenie to są oczywiście Chiny, prowincja Fujian i góry Wuyi. Co tutaj warto też podkreślić, to produkcja tej herbaty to jest tak jak w przypadku herbat skalnych. I teraz troszkę o górach Wuyi, dosłownie króciusieńko. Moi kochani, góry Wuyi, czyli Wu to jest wojownik i to jest barbarzyńca, czyli można powiedzieć tak, ja tak sobie to tłumaczę, po prostu góry wojowników i barbarzyńców. To jest takie moje tłumaczenie, prawda, chociaż pewnie no błędne. W każdym razie, co tu jest warte podkreślenia, to jest to, że mniej więcej za obszar gór Wuyi większość ludzi uważa teren parku narodowego, który ma jakieś 72 km2. I tam w zasadzie to nie są takie góry typowo, są to bardziej formacje skalne, z których bodajże najwyższa San Yan sięga ponad 717 metrów nad poziomem morza. A zwykle są to powiedzmy takie formacje, które mają 500-400 metrów nad poziomem morza, prawda? Aczkolwiek mówię, góry Wuyi to jest jeszcze dużo więcej, bo na przykład są góry, które sięgają ponad 2000 metrów nad poziomem morza. I góry Wuyi są miejscem, skąd w ogóle wywodzi się Wulong, jak i również herbaty w języku potonhua ogólnie rzecz ujmując czerwone, w nomenklaturze europejskiej czarne. Także te dwa rodzaje herbat, dwa typy herbat się stamtąd wywodzą. Też mamy, oczywiście tam ważna jest kwestia tego, że są to, że herbaty właśnie z gór Wuyi, to są herbaty skalne, półskalne, prawda, i tak dalej, coraz niższa degradacja. W każdym razie o co tu chodzi? No o to między innymi, że tutaj co dają takie skały? Dają mineralność herbacie. To jest dosyć istotne. Na przykład była taka sytuacja, że kiedyś kupiłem sobie, moi drodzy, wino z Moraw. Tam też są właśnie skały. To są wina właśnie rosnące na skałach, w sensie krzewy winorośli. I też właśnie mają taką mineralność. No i tutaj to też właśnie bardzo często porównujemy w ogóle herbatę do wina. I tutaj właśnie to jest, tak to wygląda. W każdym razie sama nazwa Sui Xian oznacza dosłownie narcyza. Tutaj producent w przypadku tej konkretnej herbaty z czajowni tłumaczy to jako nimfa wodna. W każdym razie te krzewy sięgają nawet do 4 metrów. Bardzo cenione są też krzewy te takie powiedzmy no, stare, które mają jakieś 60 lat, 30-40, one już są bardzo cenione, tak jak mówię. I ten kultywar przybył właśnie do, słuchajcie, gór Wuyi z Jianyang, również z prowincji Fujian, między 1875 a 1908 rokiem. Także tak to, moi kochani, tutaj to wygląda. No cóż, teraz przejdę do następnego tematu. Mianowicie kwestia, rzecz jasna, wyglądu opakowania. Opakowanie, moi drodzy, wygląda w ten sposób, tak? Czy standardowe szare opakowanie, ja tu kupiłem 50 gram. Tu mamy opis. No bo w opisie, moi kochani, tutaj bardzo was przepraszam, spadło mi, no nic się tam nie stało. W opisie, moi kochani, mamy to, że kraj pochodzenia Chiny, prowincja Fujian, dumny wysłannik wyższej klasy z rodzaju herbat Wulong, częściowo utlenionych, pochodzących z chińskiej prowincji Fujian. Liście są starannie zbierane i obrabiane ręcznie na wysokogórskich plantacjach mistyczny gór Wuyi, co zapewnia doskonałą jakość tej herbaty. Liść masywny, zielono-brązowy, skręcony w kształt litery S. Daje napar
słodowo-owocowym posmaku i wyrazistym przydymionym aromacie. Pozostając przyjemną słodycz w ustach, herbata wydajna, nadaje się do przeparzenia wielokrotnego. Jeśli chodzi o sposób parzenia, tutaj mamy 2 gramy na 100 ml, 85 stopni Celsjusza, od 1 do 2 minut. Można parzyć to spokojnie wielokrotnie, to też oczywiście, moi drodzy, jak najbardziej potwierdzam. Jeśli chodzi o kształt liścia, zobaczcie, liście wyglądają w ten sposób. Tak, rzeczywiście jest to, zobaczmy, jest tutaj, tak, jest taki kształt właśnie takiej literki S. Bardziej można powiedzieć nordyckie runy SIG. Prawda? To jest to. I moi drodzy, tutaj mamy liście samej herbaty. Prawda? I tutaj, co ciekawe, weźmy taki jeden listek, widzimy. On jest tutaj zielony, ale już takie ma czarne naloty, jakby taki czarniawy trochę. Tu mamy z kolei kawałek chyba jakiejś gałązeczki. Tak. Tutaj też jakieś liście mamy. Także widać, że jest to, że ta oksydacja jest już dosyć wysoka. Jest zdecydowanie bliżej do herbat po europejsku, choćby tutaj właśnie ciemnych, czarnych. Tak tutaj, moi kochani, wygląda. Teraz przejdę do tematu. Oczywiście, moi drodzy, tutaj koloru naparu. Kolor naparu wygląda w ten sposób. Widzimy właśnie, jest taki już ciemny, taki, ja bym powiedział, nawet jakbym nie wiedział, jaka to jest herbata, to bym powiedział, że to jest po prostu zwykła Hongcha. Prawda? Jak najbardziej widać to ewidentnie. Tak, bardzo ładny kolor. Naprawdę mi się podoba. Bardzo fajny. No i przechodzimy teraz oczywiście do smaku tejże herbaty. Powiem tak, jest on bardzo ciekawy. Bliżej je oczywiście do herbaty typu właśnie Hongcha. Przede wszystkim zostawia wyraźny aftertaste, wyraźny, ale tutaj jakbym powiedział, na takim początku ust to zostawia ten aftertaste. To jest też właśnie taki trochę mineralny, bym powiedział, rzeczywiście. Lekko, leciutko gdzieś tam w tle dymny. Do tego właśnie taki chlebowy, czy owocowy jest. No i raczej bym tutaj się tego nie doszukiwał. Zobaczmy jeszcze raz tutaj przy zatkanym nosie. No nie, raczej bym powiedział w kierunku właśnie skórki od chleba, bardziej w kierunku takiej masowości trochę, takiego takiej, powiedzmy, takiego palonego cukru mocno. W tym kierunku bym tutaj tą herbatę określał. Jeśli już miałbym to powiedzieć, jakąś owocowość tak gdzieś na siłę, no to gdzieś w kierunku takich, powiedzmy, no może nie wiem, owoców typu jakieś. O, już wiem jakie. Na przykład tu, to by do tego było dobre określenie śliwek, tylko śliwek, moi drodzy, wędzonych. To zdecydowanie tak. To tu w kierunku śliwek wędzonych to się zgodzę, że ta owocowość by była. Natomiast jeśli chodzi o tutaj smak, stąd troszkę zimniejsza herbata. Tak, też, moi kochani, właśnie taki smak właśnie takiej skórki od chleba, melasy, tych właśnie troszkę gdzieś tam w tle wędzonych śliwek, ale głównie to właśnie melasa, głównie taka cukrowość, cukru takiego trzcinowego, ale prawdziwego trzcinowego cukru, moi drodzy, taka, powiedzmy, chlebowość mocna, moi drodzy, takiego chleba właśnie razowego. Słuchajcie, przejdę teraz do tego, do czego ta herbata się nadaje, do jakich właśnie, moi kochani, dań. Przede wszystkim zacznijmy od dań oczywiście obiadowych. No to zdecydowanie, moi kochani, to jest pod
żeberka. Doskonała po prostu herbata pod żeberka, bo właśnie ta melasowość, ta powiedzmy chlebowość, to wszystko to bardzo fajnie łączy się właśnie z żeberkami. Ja prawdopodobnie żeberka w miodzie chociażby i to ta herbata świetnie by do tego pasowała. Moi drodzy, co jeszcze? Tutaj na pewno spokojnie ta herbata nadaje się także na przykład do bewstrogonowa. Bardzo dobra herbata, tutaj kasza gryczana i bewstrogonow ta właśnie takim fajnym, zawiesistym sosie, ta herbatka świetnie by pasowała. Do kaczki z pewnością, tak? Do kaczki tutaj z pomarańczami, do kaczki z dodatkiem jakiegoś fajnego jaśminowego ryżu chociażby. Doskonała herbata. Myślę, że fajna też byłaby, słuchajcie, pod kimchi tutaj koreańskie, ponieważ ta ostry by fajnie tutaj do tego by pasowała. Jeżeli chodzi o takie różnego rodzaju przekąski, no to na pewno całkiem dobra pod krewetki tygrysie, krewetki koktajlowe, tutaj tak zwane frutti di mare, czyli owoce morza, pod kalmary byłaby bardzo fajna, takie krążki kalmarowe, które się nieraz do piwa podaje. Myślę również, że dobra byłaby pod tak zwaną tarankę. Taranka to po ukraińsku po prostu suszona ryba. Ja kiedyś byłem, słuchajcie, we Lwowie i do dzisiaj pamiętam, sprzedawali tam ryby suszone nawet o tej wielkości, moi drodzy, także całkiem spore te rybki. Bardzo dobre zresztą, słuchajcie, bardzo dobre. Ja lubię tarankę, właśnie suszone ryby. I bardzo fajne są, naprawdę bardzo fajne przekąska do piwa, chociażby ja piwa nie piję zazwyczaj, ale próbowałem to również i ten i jest to przekąska do piwa, bardzo dobra jest to, jest jak najbardziej, także bardzo to wszystko pasuje do tego. Jeżeli chodzi o rzeczy słodkie, to zdecydowanie pod orzechowca, zdecydowanie pod ciasto pigmento dodatnie, moi kochani, świetna herbata. Także ta herbata również doskonała jest, moi drodzy, też bym powiedział pod ciasto z jabłkami, czy mówiąc krótko pod szarlotkę z cynamonem, pod bułeczki cynamonowe, jest doskonała pod bułeczki cynamonowe, słuchajcie, jest świetna, bo to ten cynamon by fajnie podkreślała też, takie tak zwane bułeczki cynamonowe, które są nazywane w Szwecji kottabuller, to właśnie pod to by fajnie pasowało. I powiem wam tak, że też byłaby całkiem niezła, moi drodzy, na przykład pod hałwę, prawda, jak najbardziej, hałwę turecką przede wszystkim, bardziej niż pod hałwę ukraińską. Pamiętajmy, różnica jest taka, że hałwa ukraińska jest robiona na bazie słonecznika, natomiast turecka na bazie sezamu. I pod co jeszcze? Pod orzechy z dodatkiem rodzynek, prawda? Z dodatkiem powiedzmy, no, na przykład żurawiny chociażby. Pod to by świetnie pasowało, czy pod bakalię, mówiąc krótko. Także pod takie zalewane sokiem owocowym, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Sokiem owocowym, słuchajcie, na przykład różanym chociażby. Tutaj orzechy na przykład, tak? To w Gruzji jest bardzo popularne. Ja wam dam link w ogóle do tego, czy nawet może wam filmik, jak gdzieś dam link do filmiku jakiegoś na ten temat, także tutaj będziecie wiedzieli, co to jest dokładnie. Chyba to się sulciuk nazywa jakoś tak, z tego co pamiętam, ale mówię, nie jestem tego pewny. W każdym razie, no, dosyć tutaj bogata możliwości kuchenne, jeśli o to chodzi. I teraz przejdę do kwestii, rzecz jasna, tego, na jaką ocenę ta herbata jest i zakończę film. Moi drodzy, ja bym tej herbacie, ze względu właśnie na przede wszystkim ciekawy zapach, bardzo ciekawy, taki nieuchwytny dosyć, w sensie takim nie do określenia do końca, ja bym jej dał nawet 6, wiecie? Kiedyś nawet myślałem, że gorzej, że to tak dziwnie ta herbata, ale słuchajcie, jak się w nią wpije, jak się w nią, jakby tak powiedzmy, tą herbatę, no tak jak mówię, wpije, można powiedzieć, wyciągnie się z niej tę właśnie istotę herbaty,
to wtedy, słuchajcie, to jest naprawdę dobra herbata, nawet bardzo dobra, a nawet celująca, tak? Bo trzeba, ta herbata no jest jakby taka specyficzna, ale właśnie specyficzna w sposób bardzo taki w porządku. Także słuchajcie, moi drodzy, naprawdę herbata bardzo dobra. Także wszystkiego Wam dobrego, życzę. Pozdrowienia jeszcze raz dla Tomasza z kanału, to są ludzie drogi, przepraszam. Także kierowniku, trzymaj się i pamiętaj, niech Cię najświętsza panieneczka z Giedrzwałdu prowadzi przez tą podróż do Afryki Zachodniej. Także trzymaj się, kochany, i wszystkiego dobrego Ci życzę. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Jak zawsze, Marcin Wisiarski, dobra herbata. No naprawdę fajna, dobra herbatka. Bardzo przyjemna.